Cześć. Czołem. Niedzielne popołudnie, przy czym bardzo ciepłe, z rosołem. Ktoś miał być na diecie? Nie. Każdy ptaszek musi mieć swój daszek. Mam teraz wenę i opowiem wam o... To będzie temat dla ludzi, którzy chcą tu przyjechać i biją się z myślami, kiedy wymienić prawo jazdy z europejskiego na brytyjskie, więc zaczynamy. Słuchajcie, jeżeli nie chcecie czekać tutaj w Wielkiej Brytanii 2-3 tygodnie tak bez celu na... Na wymianę tego prawa jazdy, bo prawda jest taka, że wymiana prawa jazdy musi potrwać chwilkę, bo to jest sprawdzanie, wiecie, czy one nie są podrobione, DVLA wszystko sprawdza. A uwierzcie mi, że na pewno sprawdzają. Jeden z moich kolegów, słuchajcie, kupił sobie prawo jazdy, autentyk, kupił sobie prawo jazdy na... gdzieś kupił prawo jazdy. Nie rozszerzamy się gdzie. Gdzieś kupił prawo jazdy. Wysłał do DVLA, no i była sprawa w sądzie, słuchajcie. Nie wiem, jak się skończyła, bo ja akurat zdążyłem wyjechać z UK do Polski. Dobra, wróćmy. Można zrobić taki myk z wymianą prawa jazdy. Będąc w Polsce, możecie pobrać aplikację ze strony rządowej direct.gov.uk, direct.gov.uk. Możecie pobrać sobie aplikację D2, bądź jak wpiszecie w Google aplikacja D2, to wyskoczy wam i tam pobierzecie sobie i wydrukujecie sobie tą aplikację. I słuchajcie, teraz taki jest myk. Pobieracie tą aplikację, jeżeli macie już osobę, do której wyjeżdżacie do Wielkiej Brytanii, możecie teraz tak, dwa sposoby. Albo wy pobieracie tą aplikację, wypełniacie ją, wysyłacie zdjęcie z tyłu podpisane z datą urodzenia, wkładacie do koperty swój dowód osobisty i teraz tak, wysyłacie to do Wielkiej Brytanii, do osoby, u której będziecie mieszkać, której ufacie. Ta osoba płaci na poczcie 43 funty bodajże. 43 funty płaci, wysyła. Dowód jest odsyłany na adres, który był podany w aplikacji. Przychodzi prawo jazdy, oczywiście na adres też, który był podany w aplikacji i już prawie jesteście gotowi do jazdy. Jeżeli teraz tak, jeżeli w Polsce jakimś cudem nie macie wbitego kodu 95, a macie plastikowe kwalifikacje, czyli świadectwo kwalifikacji, możecie włożyć to razem z prawojazdami i jest tak, że wymienią wam to za jednym razem, chociaż zdarzyło się moim kolegom, że odesłali im świadectwo kwalifikacji i przysłali im aplikację, do czego zaraz dojdziemy, bo jest też osobna aplikacja na świadectwo kwalifikacji. I wrócę jeszcze do prawka. Jeżeli ktoś ma wbity kod 95, świadectwo kwalifikacji przyjdzie razem z prawojazdami bądź chwilę później, ale tego ja osobiście nie robiłem, dlatego lepiej, jeżeli powie wam to osoba, która już taki myk robiła. Ja powiem wam po prostu, jakie aplikacje, jak to się robi i jak zrobiłbym ja. Teraz tak, do świadectwa kwalifikacji wrócimy za chwileczkę. Teraz
powiem Wam o aplikacji do wymiany tachografu. Możecie to zrobić już jak przyjedziecie do Wielkiej Brytanii. Z czasem, bo myślę, że nie będzie problemu, jeżeli przez krótki okres czasu będziecie używać polskiej karty do tacho i nie było z tym problemu. Kilku z moich kolegów tak zrobiło, posiadali już prawo jazdy brytyjskie i przez chwilkę używali polskiej karty do tacho. I teraz tak, jeżeli właśnie jakimś cudem nie dojdzie Wam świadectwo kwalifikacji, mówię tu o polskich prawojazdach z tym kodem 95, bo tutaj przysyłają niebieską taką kartę. Jeżeli jakimś cudem to nie przyjdzie, to niestety będziecie musieli wypełnić aplikację DQC1 i tam jest koszt bodajże 25 funtów i to jest podanie o świadectwo kwalifikacji. Jeszcze zapomniałem powiedzieć Wam, bądź mówiłem, ale ja powtórzę, aplikacja do wymiany tachografu to jest D779B. D779B i koszt wymiany karty do tachografu jest bodajże 38 funtów. Słuchajcie, w tym wszystkim jest wszystko fajnie. Mamy już prawo jazdy, mamy już... Wody muszę się napić, bo ta kola coś mnie... Słuchajcie, macie już prawo jazdy, powiedzmy, świadectwo kwalifikacji i tacho. Ale nie powiedziałem o rzeczy najważniejszej. Między innymi o NIN. National Insurance Number. To jest numer przypisany dla Was, numer ubezpieczenia. I tutaj też można zrobić taki myk, żeby właśnie nie czekać, bo słuchajcie, chociaż wydaje mi się, że teraz działa to troszeczkę szybciej niż za moich czasów, bo tylko za moich czasów było tak. Pozwólcie, że Wam powiem, jak było za moich czasów. Jak się przyjechało do UK, można było zacząć pracę i dostawało się numer zastępczy, ubezpieczeniowy, żeby można było podjąć pracę. Nie wiem, jak jest teraz. Wiem, że przez jakiś czas trzeba było, był wymagany numer, potem można było zacząć pracę. I teraz tak, skąd bierze się taki numer? NIN. Trzeba zadzwonić do Job Center Plus. I teraz tak, może Wam to zrobić osoba tak samo podobnie jak w przypadku prawo jazdy. Może Wam zadzwonić, jeżeli Wy będziecie w Polsce, zadzwonić na infolinię i umówić Wam wizytę. I przykładowo wizyta będzie za 2-3 dni, to akurat Wy w tym czasie możecie sobie ogarnąć bilet i przylecieć, bądź przyjechać. Tylko teraz jest tak, jeżeli się okaże, że kolega bądź koleżanka Wam zadzwoni i się okaże, że na następny dzień będzie już wizyta, możecie nie zdążyć ogarnąć biletu, także tutaj nie chcę nikomu źle doradzić, tylko chcę Wam powiedzieć, że ten numer NIN jest wymagany, żeby podjąć pracę legalnie. I takie w sumie no NIN to jest taka dosyć ważna rzecz i to nie tylko dla kierowców, dla wszystkich, którzy chcą podjąć pracę w Wielkiej Brytanii. I teraz krótkie podsumowanie i jeszcze coś dodam od siebie w międzyczasie. Więc tak, aplikacja D2, koszt 43 funty. Jeżeli z jakichś powodów zmienicie adres, wymiana prawo jazdy jest bezpłatna. Powiem tak, nawet trzeba po zmianie adresu trzeba jak najszybciej zgłosić to do DVLA do Swansea, bo tam jest
napisane drobnym druczkiem kara 1000 funtów za niezgłoszenie adresu zamieszkania. I teraz tak, mogą paść pytania, bo jest jeszcze aplikacja D4 i ona do złudzenia prawie przypomina aplikację D2, tylko że tam jest rubryczka dla doktora. Ta aplikacja jest dla ludzi, którzy robią prawo jazdy po raz pierwszy. Dobrze, aplikacja do wymiany tachografu D779B, koszt 38 funtów i aplikacja do świadectwa kwalifikacji, jeżeli z jakichś względów z tego kodu nie przyślą Wam świadectwa kwalifikacji, to wszystko to, co teraz mówię, możecie pobrać na internecie. I aplikacja do wymiany świadectwa kwalifikacji, czyli CPC DQC1, koszt 25 funtów. Także myślę, że ten taki krótki odcinek będzie dla Was pomocny, dla mnie też. Nie będę musiał osobno dla Was odpowiadać, bo uwierzcie mi, dzisiaj naprawdę już dostałem 3 pytania odnośnie prawa jazdy, także teraz będę podsyłał Wam linka. Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże ludziom, którzy chcą przyjechać do Wielkiej Brytanii, także łapki w górę bądź w dół, subskrybujcie, dzięki, a my widzimy się. Film myślę, że ukaże się z tras koło środy, czwartku. Trzymajcie się, miłej niedzieli. 13 dzisiaj, tak, 13 marca 2016. Dziękuję, siła, pozdrawiam.